Siemaneczko widzowie, z tej strony ELZARD, witam w kolejnym odcinku i nie znamy jeszcze daty karnetu, czyli operacji, ale dzisiejszy temat będzie o tym, czy ta operacja, która będzie aż tak super opłacalna jak poprzednie, czy będzie to super sprawa i zobaczymy, no nie, pogadamy sobie luźno, bo temat zaczął się na live i dosyć ciekawe. Na szybkim wstępie jeszcze SkinsMonkey, strona do wymiany swoich skinów, link do strony oczywiście w opisie, darmowe $5 wraz z kodem ELZARD przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny craftów, przez co wyjmiemy mnóstwo przepięknych craftików ze stronki, trochę tego jest i do pogrania. Jeżeli chcecie sobie na tym zarobić, to też spoko opcja, bo możecie wysnajpić coś naprawdę drogiego, troszkę tego jest, więc jeżeli jesteście fanami craftów, to polecam. I do tego przy wpłacie z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania, przy doładowaniu $1000 darmowe $350, przy doładowaniu $100 darmowe $35. Dobra, przechodzimy do filmu. No bo tak, jak wiecie, operacje. Co dają nam operacje? No operacje dają agentów, jest to generalnie też spoko temat, plus jest ostatnio dosyć gorąco o operacji, więc tak nawiązując do tego również. Więc tak, operacje dają nam agentów, naklejki, graffiti, czasami na przykład nie ma jednej rzeczy, ale jest jakaś inna, skrzynki, nowe kolekcje skinów przede wszystkim i tak naprawdę, co by nie patrzeć, względem ostatnich karnetów, wszystko naprawdę, wszystko wychodziło na plus. No oczywiście, że naklejki strasznie rosły, skrzynki wszystkie również strasznie rosły, agenci rośli, graffiti, które było, rosło, skiny z tych kolekcji również sobie leciały do góry. Naprawdę, na co byśmy nie popatrzyli, zobaczcie sobie, tutaj cena długoterminowo bardzo fajnie rosła. Ale co jeżeli ta operacja nadchodząca może być już takim przesytem? Dlaczego? Jednak w tamtejsze operacje troszkę mniej osób inwestowało niż teraz ma pojęcie w ogóle o inwestycjach i tak dalej, więc na to się może nałożyć sama kwestia tego, że więcej osób zainwestuje w operacje. Czy ja tutaj chcę wprowadzić narrację, żeby nie inwestować w operacje? Jak najbardziej nie. Chodzi mi po prostu o to, że najnowsza operacja może przynieść mniejsze zyski niż poprzednie operacje i nie być aż tak pod tym względem starych operacji aż tak dla nas fajnie opłacalna procentowo, typu, że nie zrobi np. skrzynka w rok czterokrotności, tylko np. skrzynka zrobi dwukrotność, uznajmy, w rok. No, może się tak wydarzyć, ostrzegam. Dlaczego taki film? No, wydaje mi się dosyć ciekawy temat do pogadania. Tym bardziej zawsze w operacjach mamy kilka rzeczy, tak? Możemy rozłożyć nasz budżet np. na skrzynki, na naklejki i na jakichś agentów i na skiny. Ja ostatnim czasem patrząc, tak szczerze, naklejki ze swoich cen najfajniejszy mają procent. Skrzynki również mają całkiem fajny procent. Może z 2 zł skrzynki robią po 20 zł, to jest 10-krotność. Ale wiele naklejek przebija nawet ten procent. Więc ja tutaj po prostu na waszym miejscu, oczywiście, żebym inwestował, tylko założyłbym z góry, że inwestycje też tak nie będą super szybko się zwracały. Wiadomo, poczekał na dobry moment w operacji, ale to już jakby była operacja, wtedy będziemy to omawiać, to za spokojnie, teraz nie ma co tego omawiać, oczywiście, ale rozłożyłbym sobie również tutaj budżet na operacji dosyć na spokojnie między kilka rzeczy, typu między jakieś skrzyneczki, przede wszystkim, no skrzyneczki, fajny long term, naklejeczki i to różne, które nam się podobają, może które fajnie będą pod jakieś crafty służyć, no kto wie, i to jest oczywiście też długoterminówka, co najlepiej jebnąć, no bo to będzie naprawdę fajny procent po kilku mocnych latach, to może być naprawdę fajny zwrot, na przykład takiego 1000, tu nawet kilkanaście tysięcy mam na myśli, że może się to zwrócić, jakieś naklejki, skrzynki, no takie graffiti może zaskoczyć, ale też może być głupie. To jest takie strasznie loteriada, że tak powiem. No skiny jak to woli, jeżeli są jakieś ładne i drogie, to też można tak polecić, chociaż to procentowanie jest dużo niższe, więc bardziej bym tu preferował polecić tam tak skrzynie i naklejki, które bardzo fajnie by oddały. I teraz tylko zadać sobie pytanie, no inaczej, co ja o tym sądzę? No według mnie, uznajmy, nowa skrzynka z operacji i tak bym wam oddała. Wiadomo, wiem jaka teraz sytuacja skrzynek jest trochę ciężej. Więc i myśląc, ile osób w to zainwestuje i jak to może wyglądać i jak operacja długo trwa, to od razu tutaj na myśl mi się nachodzi, no to nie będzie Riptide, to nie będzie taki szybki zwrot na pewno. No jednak zobaczcie, tutaj maj, czerwiec, lipiec, cały czas to sierpień, wrzesień, wzrosty, o, lekko stanęły i zaraz znów wzrosty ogromne, no nie? No wydaje mi się, że to będzie proces dużo dłuższy tym razem, jednak wiecie, no jednak skrzynka też będzie trochę w gierce, więc ona, no ludzie zdążą jej nakupować, te skiny też zdążą się na początku znudzić, ale po czasie te skiny zaczną, wiecie, znów tej swojej rzadkości nabierać, coraz mniej skrzynek. No, będzie potrzebny po czas, żeby zbić przeogromne supply'e, patrząc względem innych skrzynek, ale w dalszym ciągu moim zdaniem to nie będzie jakiś zły pomysł, żeby w to inwestować. Możecie napisać, co wy o tym sądzicie, co sądzicie o nadchodzącej operacji, czy też wróżycie tutaj, że operacja będzie bardzo słaba, czy może, że warto będzie inwestować, czy wy macie jakiś plan dotyczący operacji. Pamiętajcie, że podczas operacji spadają też ceny innych przedmiotów, co może też fajną lukę sprawić na to dobrą inwestycję, może w coś innego. Więc to było na tyle. Jeśli wam się filmy podobają, to możecie zostawić subika. Zapraszam na odcinki również z CSGO Skins i z G4 Skins. Do wygrywania są skinie co odcinek, kodzik ELZARD również. No i co? Trzymajcie się. Cześć, cześć widzowie.